Kiedy chcemy zmienić branżę, zazwyczaj skupiamy się na tym, jak to zrobić. I pytanie wydaje się dosyć zasadne, no bo jeżeli chcemy, nie wiem, przestać być kierowcą i zacząć być programistą, albo jeżeli chcemy przestać pracować w administracji, a zacząć pracować jako analityk czy analityczka, no to głównym pytaniem jest jakby, jak to zrobić, jakich rzeczy się nauczyć. No i zaczynamy i robimy kursy z Excela, robimy kursy z SQL-a czy innych technologii, które nas interesują. I oczywiście to jest bardzo dobra droga. Natomiast jest jeszcze grupa ludzi, którzy stoją często bardzo długo przed tym wyborem wewnętrznym, czy w ogóle ja chcę to robić, czy ja chcę pójść w tą stronę, oraz jest grupa ludzi, którzy się zastanawiają, ale czy ta praca jest w ogóle dla mnie? Warto w takich momentach zrobić coś takiego, żeby spróbować wyobrazić sobie, co tak naprawdę musi się wydarzyć, żebym ja w ogóle zmienił tą pracę, żebym ja w ogóle zmieniła swoje życie w jakimś sensie, bo jeżeli tu mówimy o zmianie branży, to najczęściej to jest pewna jakościowa zmiana w życiu. My jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni i bardzo często skupiamy się na tym bardzo takim technicznym jak. I tak jak mówię, ten techniczny skill jest bardzo ważny, ale dobrą rzeczą jest to, żeby mieć troszeczkę plan na to i żeby wiedzieć, w co się człowiek pakuje. I teraz, jeżeli interesuje Cię zmiana branży i interesuje Cię, albo rozważasz w ogóle pracę analityka, to mam dla Ciebie dobry deal. Jak pewnie wiesz, prowadzę społeczność Kajo Data Space i ja rozumiem, że nie każdemu chce się do niej dołączać. Dlatego, że dołączenie do społeczności to jest takie, tak, zostanę tym analitykiem, będę tam uczestniczyła co miesiąc i w ogóle będzie super. I mamy mnóstwo takich osób. Obecnie społeczność liczy już ponad 100 osób. Ale rozumiem, że nie każdy jest taką osobą i są ludzie, którzy zupełnie naturalnie chcą sobie trochę lepiej obczaić, jak sytuacja wygląda. Dlatego przygotowałem dla Ciebie pakiet nagrań z Kajo Data Space, 5 wybranych webinarów, tak naprawdę jednych z najlepszych webinarów, które się u nas pojawiły, chociaż na Kajo Data Space webinarów i tych nagrań jest o wiele więcej. Ale jeżeli chodzi o te 5 webinarów, to 2 są poświęcone temu, jak się w ogóle zmienia pracę, jak się zmienia branżę, jak się dzisiaj tworzy dobre CV, jak się dzisiaj korzysta z LinkedIna, jak się dzisiaj korzysta z ukrytego rynku pracy, bo to, co widzisz w ogłoszeniach pracy, to jest jedynie część tych stanowisk, które są dostępne. I o tym są 2 rozmowy, czy też 2 webinary. Jeden z Natalią Florek, a drugi z Klaudią i Łukaszem Jarych. Na pewno nie świrować z dużą grafiką, i raczej z jakimiś takimi, mam większą widoczność wśród rekruterów, bo oni widzą nas teraz, w tym momencie, w ich tam HR rekruterze, czy tej nakładce, którą oni mają w LinkedInie, widzą nas jako top pracowników. Optymalizacja pod każde stanowisko trwa. Po drugie, potem się ma 16 CV i nie wie się, które się wysłało gdzie, to robię tak, że odpalam sobie 10-15 ogłoszeń na stanowisko, które mnie interesuje, ale niekoniecznie takie, na które... Cała trójka jest specjalistami w tej dziedzinie i mają dosyć duże zasługi, jeżeli chodzi o pomaganie ludziom. W ogóle to od razu powiem jeszcze to na końcu, że każda z tych osób, która na tym webinarze wstąpiła, to nie jest jakiś przypadkowy Stefan, czy tam przypadkowa Grażyna, która wypowiadała swoje myśli na ten temat. To są ludzie, którzy już od jakiegoś czasu prowadzą biznes albo pracują w temacie, więc to nie jest tak, że to są ludzie, którzy, wiecie, nie wiem, nagrali 3 filmiki czy coś w tym rodzaju, więc stwierdzili, że podzielą się swoimi rozważaniami. I ja się z tego bardzo cieszę, postaram się, żeby ludzie, którzy są zapraszani do Kajo Data Space, byli ekspertami. Dlatego, tak jak mówię, teraz nie musisz dołączyć do Kajo Data Space, możesz mieć taką zajawkę, trailer w postaci tych 5 webinarów. Ale na razie wymieniłem 2. Są jeszcze 3. Te pozostałe 3 dotyczą pracy analityka. 2 konkretnie są związane z pracą analityka, bo rozmawiamy z Krzysztofem Stencelem i z Mariuszem Chodorowiczem, którzy pracują na różnych stanowiskach w różnych branżach jako analitycy i przez ponad godzinę każdy z nich odpowiada na moje pytania i opowiada, jak ta praca w zasadzie wygląda. Jest to bardzo cenne, bo często jest tak, że czym innym będzie ta wizja analityka taką, jak sobie tworzysz w głowie, a czym innym jest praca w
danej branży już taka day to day, codzienna. I jeszcze jest to o tyle istotne, że jeżeli oglądasz mój kanał, no to ty znasz moją historię, ty znasz moją wizję tego, jak wygląda praca analityka. A tutaj poznajesz dwie inne historie, dwa inne punkty widzenia na to, jak ta praca może wyglądać. Wreszcie jednym z tych trzech webinarów jest także taki webinar prawie techniczny, ale nie do końca. To jest webinar z Marcinem Batkę, który jest ekspertem w bazach danych. Praca z bazami danych i ze SQL-em to jest tak naprawdę chleb powszedni 95% analityków. I zrozumienie, jak te bazy danych działają, jak się z nimi pracuje, na czym polega nie tam pisanie SQL-a, ale taki prawdziwy koncept tego, jak wygląda praca z bazami danych, czy inaczej sprawdzenie, czy to cię w ogóle będzie jarało, nie? To jest coś, co ci da dużo wiedzy na ten temat. No i przy okazji zrozumiesz to zagadnienie trochę lepiej niż ludzie, którzy tylko, nie wiem, opanowali Selecta, czy opanowali Joinem. Na pewno nikt nie będzie badał raportu, przechodził przez gigantyczne tabele, porównywalność w stosunku do zeszłego roku, w stosunku do planów, wtedy ten KPI daje wartość. Ja teraz zaskoczę, bo akurat branża bankowa jeszcze nie jest aż tak bardzo Pythonowo do przodu. My pracujemy na folii w Excelu, które nazywają się scenariuszem makro, czyli mówimy sobie, że powiedzmy inflacja będzie tyle, euro tyle. Przykład, ktoś wykasował plik bazy danych. Nie? I mamy bazę, która ma 5 terabajtów, zginął jeden plik jednogigowy. Nie wy decydujecie o kolejności joinowania tabel, tylko optymalizator. I optymalizator robi to na podstawie statystyk. Myślę, że to jest naprawdę niskim kosztem przekonanie się, czy jest to dla ciebie. A nawet jeżeli rozważasz zmiany niekoniecznie na analityka, nie? Tylko na przykład na, nie wiem, testera manualnego, czy może jeszcze na programistę, albo w ogóle gdzieś poruszamy się w tym świecie technicznym, to szczególnie te dwa pierwsze webinary dotyczące zmiany branży, zmiany pracy są bardzo, bardzo ciekawe, bo naprawdę dają taki dobry insight, jak to wygląda w tym momencie. I zobaczysz też, że Natalia Florek i Klaudia Jukosiarek przedstawiają minimalnie inny kąt widzenia na całą sytuację, bo to też jest tak, że często jeżeli idziemy do jakiegoś specjalisty, który by nam pomógł, nie wiem, na przykład z CV, to on nam da pewien punkt widzenia, jak to powinno wyglądać. I pewnie będzie to dobry punkt widzenia. Ale tak jak w medycynie często bierze się second opinion, nie? Tak samo tutaj warto jest przy zmianie pracy, zmianie branży zobaczyć punkty widzenia. Inne punkty widzenia. A u mnie tych punktów widzenia jest aż 5, bo będzie 5 webinarów. Każdy z webinarów trwa godzinę albo nieco ponad, więc w sumie masz ponad 5 godzin nagrań za dosyć przystępną cenę. Także naprawdę warto. I tak jak wspomniałem jeszcze kilka minut temu, warto też przyjrzeć się każdej z tych osób, jak sobie wejdziesz na moją stronę internetową, tam będą linki do każdego z tych specjalistów, bo jeżeli dana osoba cię zainteresuje, to możesz pójść też do danej osoby. To nie chodzi o to, żeby wszystko szło do mnie, nie? Chodzi o to, żeby fajnie gromadzić i łączyć ludzi, którzy dają nam, dają tobie, takim ludziom jak ty, szansę na to, żeby życie zawodowe, które jest olbrzymią częścią naszego życia, żeby to była rzecz, którą lubimy, żeby to była rzecz, która jest fajna, żebyśmy nie czuli, że utknęliśmy. Bo nawet jeżeli tak się czujemy, to naprawdę zawsze można coś zmienić. Bez względu na to, jaka jest sytuacja gospodarcza, bez względu na to, co ci podpowiadają nagłówki na portalach newsowych, naprawdę można wiele w swoim życiu zmienić dzięki zmianie w swojej pracy zawodowej. Także, gorąco zapraszam, obczaj sobie webinary i do zobaczenia.